Siemaneczko, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem pokazać Wam oto roślinkę, jaką jest, wiecie co to jest, nie? Lilia himalajska, tak, to jest ta lilia himalajska, którą od przynajmniej trzech czy czterech lat w sumie uprawiam tutaj. Miałem dwie sztuki, jedna z nich znikła, więc prawdopodobnie zgniła albo coś mi zażarło, raczej to drugie, bo tutaj mam nornicę, to też wiecie o tym raczej. A tutaj mam tą sztukę, która mi przeżyła i ona mi się rozmnaża cały czas, więc będę miał sezonki. Myślę, że może nie w tym roku, ale w przyszłym roku będę miał coś nawet na zbyciu, więc jakby ktoś chciał, to faktycznie no, będą dostępne w sprzedaży. I zauważyłem, że w tym roku wreszcie mi zakwitnie. Tak. Gdzie po czym widać? Widać to po tym, że ona idzie w górę. Nie wychodzą liście tylko z dołu, tylko ona idzie w górę. Już obracam kamerkę i patrzcie. Zobaczcie. Tak to właśnie ona wygląda. Nie patrzcie, z tyłu jest trochę syfu, bo to wiadomo, wiosna. Nie na wszystko jest czas. Ale zobaczcie, ona ma liście w tym roku naprawdę już super. Zaraz przejdę tak, żebym Wam nie zasłaniał cień. Cienia nie robił. I zobaczcie, liście są super. Pojedzone przez ślimaki oczywiście. Ja muszę znaleźć jakiś sposób na ślimaki. A, nie tylko ślimaki. Pamiętacie takie robaczki czerwone, które jedzą właśnie lilie? Te zwykłe, u mnie widać też, one chodzą i jedzą te lilie himalajskie. Bo to prawdopodobnie ten robaczek wcina. A drugą rzeczą jaką... A i tutaj są, no zobaczcie, one sobie wcinają. Siedzi tam taki urwis w środku. Nie wiem, czy widać, mam nadzieję, że widać. Nie chcę mi wyostrzyć. Więc one wcinają mi te lilie. No ale dobra, mniejsza z tym. Wiecie, dlaczego wiem, że będzie kwitła? Bo zobaczcie, ona jest... Ona idzie do góry. Ona nie puszcza liści tylko, tak jak zawsze, co roku, tak? Puszczała z dołu, tylko robi się trzon. Robi się gruby, solidny trzon. Myślę, że on jest średnicy około 5, może nawet 6 cm. I widzę, że cały czas grubnie, więc myślę, że może dorosnąć nawet do blisko 10 cm średnicy tu na dole. I prawdopodobnie będzie całością taki. I mam nadzieję, że te robaczki nie zjedzą mi serca tej lilii, bo zobaczcie, że to wszystko idzie do góry. I tu tworzy się kolejne skupisko liści, więc nie chcę tego rozrywać na chama, bo chciałbym, żeby te liście wyglądały fajnie. Ale widać, że tu się cały czas tworzą nowe liście. Nie wiem, pewnie słyszycie, nadal jestem trochę przeziębiony. Delikatnie kater, ale się nic nie prawie. No, zobaczcie, o, wylazł ten gnojek jeden, ten robaczek. Mi się kitra. Średnio lubię zabijać zwierzątka, no ale te, które niszczą mi roślinki, będę musiał chyba. No bo chcę, żeby te rośliny mi ładnie rosły. No i zobaczcie, naprawdę liście są konkretne. Patrzcie na wielkość liścia, a mojej dłoni. Więc liście mają tak na średnicy około 30 cm. Około, no gdzieś tak 30 dochodzi. Więc liście są ładne. No i tak jak mówię, w tym roku pierwszy raz mi to zakwitnie, więc ja się cieszę niezmiernie. Zobaczymy, czy będą piękne kwiaty duże, czy będzie ich mało. Ale myślę, że po takiej sadzonce, jaka tu była, i po czasie, w jakim będzie to kwitło, tyle kilku latach, chyba 3 czy 4 lata, że zimy, sorry, minęły już, więc myślę, że będzie sadzonka, znaczy kwiatostan będzie bardzo duży. No i zobaczcie, tutaj również one mi wypuszczają odrosty. I to już wcale nie jest mało. Te już były dwa w tamtym roku, więc cebulki są konkretne już, takie spore. Podejrzewam, że jakbym je przesadził w tym roku, na jesień to raczej zrobię, to w przyszłym roku jeszcze może nie zakwitną, ale za 2 lata kolejne też tawy zakwitła jedna i druga. Tu mam 3. Prawdopodobnie będzie coś jeszcze. No i ta jest jako 4. Czyli 4 sadzonki mam już, które właśnie mają, są z tamtego roku tak naprawdę, bo to są sadzonki z tamtego roku. One się rozrosły w tamtym roku. I się zastanawiam, czy jak to zakwitnie, to wyda nasiona. Czy będą w ogóle nasiona i czy będzie dało radę je wysiać? Czy będzie był jakiś efekt z siewu tych nasion, czy bym miał z tego sadzonki?
Myślę, że pewnie będzie w tym problem, no bo mam jedną sztukę, nie wiem czy to jest samopylne. Prawdopodobnie nie, chociaż jeżeli działa to jak każda jedna lilia, one wydają dużo kwiatów, mnóstwo kwiatów wypuszczają, więc prawdopodobnie może być tak, że między sobą się na jednej roślinie zapylą, więc prawdopodobnie może być tak, że będą nasiona i wtedy można byłoby spróbować je wysiać i rozmnożyć. No ale liczę na to, że to będzie naprawdę w tym roku fajna roślina i dość wysoka, bo po pniu widzę, że naprawdę jest efekt. Konkretnie to wygląda. Więc liczę na to, że naprawdę będzie fajnie kwitło. Zauważyłem to tydzień temu, bo wcześniej mi się wydawało, że nadal będzie to tylko jeden mały pędzik. Będzie miał kilka liści i tyle, ale widzę, że faktycznie będzie w tym roku w końcu kwiat. O, zobaczcie. Przy okazji kopulacja urwisów, które mi to niszczą. Podam nazwę w opisie albo napiszę podczas filmu. Robaczki, które wcinają lilię. Tak to one wyglądają, czerwone gówniarze. No i co naprawdę groźne, bo możliwe, że to właśnie one tak to wcinają. Nie żadne ślimaki, tylko one. Ale na to nic nie poradzimy. Dobra. Tyle na temat tej lilii. Jakby ktoś chciał sadzonki w przyszłości, dawajcie znać. Będę wtedy wiedział, czy rozmnażać to, czy nie. Bo tak na chama rozmnażać rośliny, to też tak nie bardzo mi się chce, bo i tak tego jest sporo. I wolę się tymi zająć, rozmnażaniem tych roślin, o które ludzie pytają, które ludzie chcą, żeby im rozmnożyć. Teraz ostatnio pani dzwoniła odnośnie limonki kafir, więc dzisiaj właśnie się zajmę tą limonką kafir, zobaczę co tam jest i jej to rozmnożę, znaczy w sumie zaszczepię. Chyba, że jest jakaś tam szczepiona, bo mam jedną zaszczepioną, wiem, że na pewno, bo coś się dałoby na szybko zaszczepić. I wtedy jej to wezmę i przywiozę, bo to mówiła, że chciałaby, bo kocha kuchnię azjatycką i lubiła, znaczy chciałaby mieć te świeże liście, limonki kafir, bo lubi właśnie tą kuchnię strasznie i aromat tych liści, więc widzicie, każdy coś tam może u siebie, znaczy dla siebie znaleźć u mnie, sporo tego, tylko po prostu warto zapytać albo oglądać każdy film. W niektórych jest coś podane. Dobra, jak się podobało, łapka w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Na razie, cześć.